Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Zacznę od podziękowań, dlatego że to będzie kolejny film po tym, co się wydarzyło na kanale. W ostatnim vlogu na samej końcówce poprosiłam was o subskrypcję, bo wiem, że dużo osób ogląda ten kanał, a nie subskrybuje, dlatego że brakowało mi dosłownie jednej subskrypcji do 10 tysięcy. I słuchajcie, wy w ciągu jednego dnia, jednego wieczoru kliknęliście ponad 100 razy subskrypcję, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam osoby, które nadal tego nie robią, do kliknięcia przycisku subskrybuj, dla mnie jest to mega, mega ważne. A teraz nie przedłużając, przechodzimy do pytań. Zadawaliście mi pytania na Instagramie i są to raczej takie tematy ciążowe. Na samym początku może kilka faktów o sobie, dlatego że wiem, że są tutaj nowe osoby. Ja jestem Aga, mam 24 lata, jestem aktualnie w 7 miesiącu ciąży i spodziewamy się z mężem drugiej córeczki. Najwięcej pytań pojawiło się, czy macie wybrane imię. Ja już odpowiadałam na to pytanie na Instagramie, to było jedyne pytanie, które udostępniłam i odpowiedziałam tam. I nie, nie mamy wybranego imienia, nasza lista robi się niestety coraz dłuższa zamiast coraz krótsza. W ogóle kiedy staraliśmy się o dziecko, to mieliśmy jednym wyborze dla dziewczynki i jeden dla chłopca. W momencie, kiedy faktycznie zaszłam w ciążę, ta lista się ciut wydłużała, ale dosłownie do 3 pozycji. Następnie, jak się dowiedziałam, że jest dziewczynka, lista wzrosła chyba do 5. Był taki moment, kiedy ja już zdecydowałam. Ja. Ale mój mąż nie. On nadal nie był przekonany do tego wyboru. Zresztą ja też miałam taki niedosyt. Wiedziałam, że... O, właśnie mnie kopię. Miałam takie wrażenie, że to jeszcze nie jest to, że tak naprawdę podjęłam decyzję na podstawie tego, że w sumie to imię mi się zawsze podobało. Później był etap, kiedy były dwa. To albo to. I już nawet mówiliśmy rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, jak rozmawiamy, że właśnie będzie albo tak, a na ten moment lista ma znowu chyba 8 pozycji, z czego 2 mój mąż całkiem odrzuca, więc wam je teraz zdradzę. Odrzucił całkowicie Melisę. Mi się bardzo imię Melisa podoba. Krystian mówi, że w życiu, że tak to się herbata nazywa. Moja mama też, jak powiedziałam, że Melisa, chociaż nie bierzemy, wiecie, nikogo innego zdania, opinii pod uwagę. W tym akurat przypadku to moja mama też powiedziała, że ta Melisa to chyba na uspokojenie. Także Melisa na ten moment odpadła z tej listy i odpadła tak na 90%, bo ja dalej mam wątpliwości i dalej zapisuję to imię na tej liście. Oliwia. I co ciekawsze, imię Oliwia w pewnym momencie było właśnie w tej pozycji to albo to. Czyli były 2 imiona, w tym jedno było Oliwia, a w tym momencie go nie ma na liście. Mamy jedno imię, które nam się bardzo podoba, ale odrzuca nas to, że co trzecie dziecko w tym momencie ma tak na imię. I to jest w sumie jedyny argument, który przemawia na nie. Mieliśmy też imiona, które nam się bardzo podobały, ale my się śmiejemy, że jest taka oś. Ta oś jest podzielona na 3 części. I pierwsza ta część to są imiona, które są ładne, ale są zbyt takie właśnie pospolite, znane. Druga grupa to jest takie, że w porządku, ale nie do końca nam odpowiadają pod kątem brzmienia. I trzecia grupa, czyli że nam się podobają, ale uważamy, że to już jest przesada. I na przykład przesadą w naszym wypadku była Ariana, bo też była na liście. I w pewnym momencie braliśmy też pod uwagę Ariel. I ja już naprawdę bardzo mocno czytałam o tym imieniu, tylko że w Polsce jest to imię uznawane za męskie. Oczywiście może nosić je również kobieta, jest chyba 14 kobiet w Polsce o tym imieniu, ale jednak uważam, że to już jest ta granica troszeczkę przekroczona tego wymyślania. Więc na ten moment jedna wielka niewiadoma. Też dziękuję wam za wszystkie wiadomości z propozycjami imion, ale nie korzystamy z takich propozycji, dlatego że mamy dostęp do internetu, znamy już chyba wszystkie możliwości i zostaje nam po prostu dokonać wyboru. Rozgadałam się 10 minut o samym imieniu, ale było najwięcej pytań o imię, więc najdłuższa odpowiedź. Jaka była wasza reakcja na płeć? Tak jak też wspominałam w ostatnim vlogu, o płci dowiedziałam się będąc sama na wizycie i to była jedna z 2 wizyt, na których Krystian nie był, bo zawsze ze mną jeździł, ale od samego początku wam mówiłam, że nam jest obojętne, jaka jest płeć, jednak moje serduszko, wiecie, tak bardziej bije w stronę dziewczynki, ale jakby był chłopiec, również bym się bardzo, bardzo cieszyła. I wspomnę o tym jeszcze raz, dlatego że w pierwszej ciąży tak nie miałam. W pierwszej ciąży byłam tak nastawiona na dziewczynki,
dziewczynkę, że pojawiłoby się tutaj prawdopodobnie takie rozczarowanie płcią, ale okazało się też wtedy, że jest Nadia w brzuszku, więc radość była ogromna. A tutaj, mimo że miałam takie myśli, że gdybym miała wybrać, wybrałabym dziewczynkę, to absolutnie nie miałabym takiego rozczarowania, gdyby był chłopiec, bardzo bym się też cieszyła. I wyglądało to tak, że ja właśnie przyszłam na wizytę, powiedziałam do lekarza, że dzisiaj szukamy płci. I on tak jeździ tą głowicą, jeździ, jeździ, tak się zatrzymał i tak mówi: mam płeć. Ja mówię: słucham. On: a co ma pani w domu? Ja mówię: dziewczynkę. I miałam wrażenie, że tak jakby z góry założył, że w takim razie chcę chłopca. Dlatego powiedziałam: a co, dziewczynka? On mówi: no tak, dziewczynka. I ja powiedziałam tylko: no to super, cieszę się bardzo. I właściwie taka była moja reakcja. Zaraz po wizycie zadzwoniłam do Krystiana i powiedziałam mu, że mam piękne zdjęcie naszej córeczki. I też słyszałam taki uśmiech i tylko powiedział: czyli córeczka. Ja mówię: tak, córeczka. I od razu przez ten telefon spytałam się Krystiana: a co, wolałbyś jednak chłopca? On tak powiedział: nie, fajnie byłoby, jakby był chłopiec, ale dziewczynka też super. Więc dosłownie tyle. Bardzo tak, wiecie, pozytywnie, bez żadnego rozczarowania i bez żadnego takiego nakierowania na tą płeć. Jakby był chłopiec, też byśmy się bardzo cieszyli. Jakie imiona wam się podobają? No to tutaj już właśnie wymieniając, co zostało odrzucone, mniej więcej wiecie, w jakich klimatach się odnajdujemy. Jaki wózek planujecie dla malutkiej? Nie kupujemy nowego wózka, mamy po Nadii spacerówkę Cybex Priam, to się mówi dokładnie Cybex Priam 4.0. Gondolę sprzedaliśmy, jak Nadia miała 6 czy 7 miesięcy i tylko w tym momencie dokupujemy gondolę do samego tego stelaża. I przyznam się wam bez bicia, że dla dziewczynki miałam od samego początku wybrany wzór tej gondoli. Chociaż był taki moment, jak byliśmy w zoo, że zobaczyłam ten model tylko w kolorze różowym i popatrzyliśmy na siebie z Krystianem: kurczę, ten róż naprawdę fajnie wygląda, więc zastanawialiśmy się swojego czasu nad różem, ale chyba ostatecznie nie. Później pewnie będę chciała sprzedać ten wózek, a jednak ten róż jest taki dość intensywny i nie każdemu może odpowiadać. Zdradzicie imię przed porodem? Jak poznamy sami, to tak. Hej, jeszcze raz gratulacje. Będziesz robiła jeszcze wyprawkę, czy będziesz miała wszystko po Nadii? W 90% mam wszystko po Nadii. Co więcej, Nadia na przykład ubrania w 80% miała też już po swoich kuzynkach, chociaż w sumie tylko te noworodkowe, później już kupowałam raczej sama. Z tego, co musiałam kupić, to tylko cała wyprawka szpitalna, okołoporodowa, ta taka higieniczna, apteczna. Planujemy zakup czegoś do spania dla dziecka, nie wiem, czy to będzie taka kołyska, dostawka, czy jakieś takie mini łóżeczko, dlatego że początkowo będziemy spać wszyscy razem, zobaczymy, jak się to sprawdzi. Nie chcemy Nadii oddzielać ze względu na to, że pojawi się nagle nowy członek rodziny i żeby nie czuła się taka odrzucona, więc zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, a tam właśnie nie chcemy zagracać całego pokoju tym dużym łóżeczkiem, które mamy po Nadii. Tylko na razie chcemy coś małego, a później my się przenosimy gdzie indziej, a dzieciom zrobimy całkowicie tam pokój i będzie korzystać już z tego większego łóżeczka po Nadii. No i do kupienia jest tylko ta gondola tak naprawdę, bo cała reszta... Wiadomo, smoczki, butelki, mimo że planuję karmić piersią, to się chce zaopatrzyć też w butelkę, bo na przykład Nadię tak uczyłam od samego początku, dzięki temu ja mogłam wychodzić, wiecie, gdziekolwiek, bez takiego zamartwienia się, że mój cyc idzie ze mną. No i że dziecko będzie głodne, więc żeby też jadł z butelki, zobaczymy, jak się to oczywiście sprawdzi. A pozostałe zakupy to już są zachcianki, czyli jak sobie kupuję jakieś ubranko, jakiś kokon, tak jak kupiłam pierwszą rzecz dla dziecka, to był właśnie kokon, to wszystko to są takie zachcianki, bo mam ochotę kupić, a nie dlatego, że jest to potrzebne. Jak się czujesz? Rewelacyjnie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Czuję się tak dobrze, że w pierwszej połowie drugiego trymestru i w ogóle w pierwszym trymestrze, to już w ogóle inna bajka, nie pomyślałabym, że będę się tak dobrze czuć, zwłaszcza, że już weszłam w trzeci trymestr. Zazwyczaj pierwsza połowa drugiego trymestru jest super, druga jeszcze też, ale już się zbliżamy tutaj do tej takiej ciężkości, a trzeci to już takie czołganie. U mnie się to nie do końca sprawdziło, bo do 20 tygodnia wymiotowałam, było mi bardzo ciężko. Nie wiem, czemu nie mogłam spać, brzuch mi ciążył, nie wiem, tak mi było źle ze sobą. Wtedy też wam mówiłam, że kupiłam poduszkę ciężową do spania,
spania, gdzie w pierwszej ciąży się śmiałam z poduszki. W tym momencie już z niej nie korzystam. Nadia śpi, tak sobie zawija nogę o tą poduszkę, także Nadia ją przejęła i czuję się naprawdę rewelacyjnie. Wyniki też mam świetne. Lekarz na każdej wizycie mnie bardzo chwali za moje wyniki, że z wizyty na wizytę są lepsze, więc też ta morfologia na pewno ma wpływ na samopoczucie. Także oby tak zostało do końca, żeby ten trzeci trymestr taki łaskawy był aż do porodu, chociaż no nie wierzę w to, bo zaczną się też takie konkretne upały, opuchlizna, na którą nie mamy wpływu. Mi w pierwszej ciąży na przykład rósł nos, co sprawiało, że czułam się bardzo źle tak wizualnie, fizycznie, co też oddziaływało na moją psychikę, ale oby jak najdłużej bez tego, chociaż wiadomo, że zostało mi jeszcze 10 tygodni. Czym różni się obecna ciąża od poprzedniej, psychicznie i fizycznie? Dużo zdrówka. Bardzo fajne pytanie. Jeśli chodzi o różnice fizyczne, to zauważyłam na przykład, że nie mam tutaj takiego paska brązowego na brzuchu. Cały czas byłam pewna, że to jeszcze nie ten moment, ale jego nie mam. A z Nadią, jak patrzyłam na zdjęciach, to on się bardzo wcześnie pojawił, bo już od dołu szedł w pierwszym trymestrze. Także w trzecim trymestrze już był na całej długości brzucha. Ta taka linia, ona się jakoś tak konkretnie nazywa. W tym momencie nie ma w ogóle. Druga różnica jest taka, że w pierwszej ciąży brałam luteinę na podtrzymanie ciąży, dlatego że bardzo odchodzenia kłuło mnie pod brzusze. W tej ciąży nie mam takich problemów, nie mam takich sytuacji. Jedynie co, to właśnie w pierwszej połowie drugiego trymestru, wtedy co tak się źle czułam, twardniał mi brzuch. I to mnie bardzo niepokoiło. Minęło to, mimo że nie biorę magnezu. Więc generalnie jakieś takie samouzdrowienie. Zastanawiam się jeszcze, jakie są różnice, ale w sumie cerę mam tak idealną, jak w pierwszej ciąży, więc tutaj różnicy nie ma. O, różnica jest taka, że maluch w tej ciąży tak kopie, że to jest przepaść w porównaniu z tym, jak ruszała się Nadia. W pierwszej ciąży te kopniaczki były takie przyjemne, takie bardziej, wiecie, wyginanie się, a tutaj po prostu siedzę i tu, i wiecie, po żebrach, tu. Wieczorem znowu czuję, jak w pęcherz tak głowę wbija. Generalnie no tu jest różnica, ale to są takie, wiecie, bardzo, bardzo drobne różnice, nie wpływające na samopoczucie. Żadna rwa mnie nie dotknęła, póki co z Gagę miałam raz i z Nadią też miałam raz w ciąży, więc też tutaj nie mogę narzekać. I różnic psychicznych chyba też nie ma, bo ja bardzo dobrze się czułam i w pierwszej ciąży, i w drugiej, bardzo tak radośnie to wszystko przechodziłam, nie licząc pierwszego trymestru. Wtedy to człowiek marzył, żeby ktoś go dobił i wiecie. Jestem na przykład wrażliwsza, ale w pierwszej ciąży też się to pojawiło, czyli jak oglądam jakiś filmik na, nie wiem, Instagramie, to łatwo się wzruszam, ale ja w sumie w ogóle jestem taka miękka faja pod tym kątem, więc nie wiem, czy to ciąża, czy po prostu tak jest. Poród naturalny czy cesarskie cięcie? Ja już chyba odpowiadałam na to pytanie w poprzednim Q&A. Nie mam możliwości porodu naturalnego, chociaż kusi mnie, żeby spytać jeszcze raz, czy na pewno nic się nie zmieniło, czy na przykład jakiś cud się nie wydarzył i węzeł się na przykład rozwiązał. Więc czasami sobie tak leżę i sobie myślę, a jakby tak się sam poród zaczął, przecież chyba by mi nie zrobili wtedy cięcia. Nie wiem. Chciałabym spróbować rodzić naturalnie. Jest to takie dla mnie nieprawdopodobne, że urodziłabym to dziecko. Wiadomo, poród może być bardzo, bardzo trudny i może być dużo, dużo trudniejszy niż cesarskie cięcie, ale ta świadomość, że mogłabym później wstać, sama się umyć, chodzić tak normalnie, a nie być przykuta do łóżka, pionizacja. Wiecie, trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. Nigdy w życiu nie powiedziałabym, że cesarka jest łatwiejsza, ani że poród naturalny jest łatwiejszy, bo nie mam porównania. Cesarkę zniosłam bardzo dobrze, ale samą pionizację, dochodzenie po cesarce, takie wiecie, jak schodziło znieczulenie, zniosłam znowu bardzo, bardzo źle. Do tego stopnia, że lekarze mówili, że jest to wręcz niemożliwe, żebym aż tak źle to znosiła. Chcieli mi zostawić dzień dłużej w szpitalu, bo lekarz powiedział, że sobie nie poradzę sama w domu. No ale miałam Krystiana w domu, więc wiedziałam, że nie jestem sama, więc i tak powiedziałam, że wyjdę tak, jak powinnam. I mam w najbliższym mi otoczeniu osoby, które bardzo, bardzo źle zniosły poród naturalny i powiedziały, że w życiu by się nie zdecydowały na kolejny. I wierzę im całym sercem, te historie są aż przerażające. A mimo to człowiek głupi chciałby spróbować. Stres przed porodem czy pozytywne nastawienie? Zdecydowanie pozytywne nastawienie. Czy wiadomo już, co spowodowało dłuższe starania o ciążę? U nas 9 miesięcy starań i nadal nic. Myślę, że po czasie, jak już się zajdziesz w ciążę, to się nie szuka przyczyny, zwłaszcza że u nas to było 7 miesięcy, więc to też nie jest jakiś taki czas, który podlega jakiejś
diagnozie i tak dalej, raczej do roku czasu, mimo że ja nie jestem za tym, żeby czekać rok czasu do szukania jakiejkolwiek przyczyny, to do roku czasu raczej nikt tutaj nie szuka tej przyczyny sam od siebie, zwłaszcza jak się uda. A Wam życzę, żeby się jak najszybciej udało. Hej, kalendarz chiński sprawdził Ci się? W życiu nie sprawdzałam kalendarza chińskiego. Nie jestem z tych osób, które szukają właśnie jakichkolwiek, brakuje mi słowa, znaków, które miałyby mi, nie wiem, dać znać jaka płeć. Już się wystarczająco przekonałam na sobie, że żadne takie zabobony, bądź kalendarz chiński, to nie wiem czy zabobon, ale myślę, że też nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że to się nie sprawdza. Bo na przykład nie mogę złego słowa powiedzieć na temat swojej cery, więc z założenia powinnam spodziewać się chłopca. Zachcianki też obstawiałyście, że są na chłopca, czy nie wiem nawet jak obstawiałyście. Generalnie mam całkiem inne zachcianki niż w pierwszej ciąży. Znaczy, ja nie nazywam tego zachciankami, bo zachcianka dla mnie to jest coś takiego, że musisz to zjeść tu i teraz. I miałam tylko taką jedną zachciankę. Już Wam chyba o tym wspominałam, że miałam ochotę. Generalnie uwielbiam w tej ciąży jogurt naturalny z granolą i bardzo, bardzo dużo warzyw, owoców. No i tylko raz była taka sytuacja, że Krystian faktycznie musiał jechać do sklepu po tą granolę i jogurt naturalny, ale pozostałe rzeczy właśnie jak jedzenie mnóstwo warzyw i owoców, to traktuję jako po prostu smaki ciążowe, a nie zachciankę, bo to nie jest tak, że o, mam ochotę zjeść marchewkę, muszę zjeść w tym momencie marchewkę, bo jak nie, to wyzabijam wszystkich. Czy nie boisz się, że noworodek będzie budził Nadię w nocy? Zdecydowanie się o to nie boję. Są dwa powody tego. Pierwszy jest taki, że kiedyś Nadia po sesji zdjęciowej, co robiliśmy właśnie z tym dymem, zasnęła nam w samochodzie cała brudna po tym piasku, a my ją wykąpaliśmy i ona się nie obudziła, więc punkt pierwszy, Nadia nie reaguje na jakieś takie bodźce zewnętrzne typu kąpiel, typu hałasy, odgłosy. A druga sprawa, no nie wiem jak będzie w tym przypadku, bo wiecie, każde dziecko jest inne, ale na przykład Nadia nigdy w życiu mi w nocy nie płakała. Nie zdążyła płakać, dlatego że ja miałam taki czujnik włączony, że jak ona tylko się zaczęła ruszać i tak wiecie sobie, nie wiem jak to nawet nazwać, wydawać jakikolwiek dźwięk, ale to nie był płacz. Na początku to było bardziej taki szybszy oddech, po prostu to ja się już budziłam, że ona wstała i ją karmiłam, więc nawet nie doszło do sytuacji, w której maluch by mi płakał w nocy, więc jeżeli mi się trafi taki sam egzemplarz, albo ja będę tak samo reagować szybko na pobudkę dziecka, no to nie zdąży płakać. Czy boisz się porodu i drugiego połogu? Tak jak już wcześniej wspominałam, nastawienie mam pozytywne, ale jest tam z tyłu głowy, że się boję, jak sobie wyobrażam. Wiecie, poród naturalny nie wiem jak wygląda, więc tutaj nie mam sobie co wyobrażać za bardzo, ale póki wiem, że raczej będzie cesarka, no to wiem już jak to wygląda, wiem czego się spodziewać, no i jest taki strach, ale to jest taki strach troszkę inny. Bo to nie jest jak operacja, która Wam w żaden sposób nie wynagradza tego, co przechodzicie, tylko ta operacja jest połączona z tym, że będziecie mieć to dziecko. Więc to jest takie połączenie z tą ekscytacją. A jeśli chodzi o połóg, to pierwszy zniosłam totalnie bezobjawowo, więc tu nastawiam się, że będzie tak samo, a jak nie, to nie wiem. To zobaczymy. Czy Nadia rozumie, że zostanie starszą siostrą? Jak jej to tłumaczycie? Na ten moment rozumie. Uważam, że rozumie. Tak jak na początku śmiałam się, że totalnie nie czai, że powtarzała w kółko, że dzidziuś jest w brzuszku, ale totalnie nie czaiła, że ten dzidziuś kiedyś z tego brzuszka wyjdzie. Tak w tym momencie jesteśmy w takim etapie, że nawet nie spodziewałam się, że takiego etapu doczekamy, bo ona co chwilę na przykład podbiega i pyta: mamo, kiedy dzidziuś urodzi? Ona nie mówi się. Mamo, kiedy dzidziuś urodzi? I wiecie, ja wtedy takie aż wzruszenie mam. Mamo, kiedy dzidziuś urodzi? To jest tak piękne, ona tak na nią czeka. Sama od siebie często mówi, że ona się będzie kąpać z dzidziusiem w basenie, że ona się będzie z dzidziusiem bawić w piaskownicy. Wszystkie jakieś rzeczy takie dziecięce, jak widzi właśnie butelkę, jakiegoś smoczka, co gdzieś tam już pokupowałam, to z taką starannością, delikatnością to wszystko dotyka, z takim uśmiechem na twarzy i mówi: mamo, to dla dzidziusia. Także myślę na ten moment, że już wie, że będzie ten nowy członek rodziny w naszym domu. Ciągle podbiega do brzuszka, całuje, gdzie nigdy w życiu jakoś tak nie sugerowaliśmy jej tego. Krystian tak robi, więc pewnie po prostu od niego to tak spatrzyła, ale sama od siebie podbiega, całuje brzuszek i mówi: mamo, lubię dzidziusia. Jak jej to tłumaczymy? No tłumaczyliśmy od samego początku.
Od samego początku mówiliśmy jej, że jest dzidziuś w brzuszku, że dzidziuś się urodzi, że tutaj z nami będzie. Później jak te rzeczy zaczęły się pojawiać w domu właśnie, że to jest dla dzidziusia, więc chyba właśnie w taki sposób zrozumiała. Czy będzie film z wyprawką? Nie, nie planuję, dlatego że wszystko, co było w filmie wyprawkowym Nadii, jest aktualne. Czy będziecie pytać obserwujących o ich propozycje imion, żeby się zainspirować? Tak jak wspominałam, nie szukamy propozycji, potrzebujemy tylko decyzji. Który tydzień? 28. Jakie jest twoje największe marzenie wyprawkowe? Nie mam marzeń wyprawkowych. Jak mam marzenie wyprawkowe, to je spełniam. Czułaś, że będzie druga córeczka, a może mieliście cichą nadzieję na synusia? Zdecydowanie nie mieliśmy cichej nadziei na synusia. Już wspominałam o naszym podejściu do to płci. Czy czułam, że będzie dziewczynka? Raczej się jakoś tak specjalnie nad tym nie zastanawiałam, bo tak jak wspominałam, nie było to dla nas jakieś takie priorytetowe, więc nie skupiałam jakoś tak większej uwagi nad tym. Nie siedziałam i nie zastanawiałam się, kurczę, kto tam mieszka w tym brzuchu? W którym tygodniu dowiedziałaś się o płci? W 16. Mieliście imię dla chłopca? Jak tak, to jakie braliście pod uwagę? Wtedy, jak wam właśnie mówiłam na początku, mieliśmy jedno dla chłopczyka, jedno dla dziewczynki i to dla chłopczyka to był Eryk. Ale jak widzicie, dla dziewczynki też mieliśmy jedno i teraz mamy 6. Pracujesz, czy jesteś na zwolnieniu? Nie jestem na zwolnieniu i nie będę. Jeździsz jeszcze na prezentację? Tak, nawet jutro jadę. Planujesz karmić babasa dłużej niż Nadię? Nie, planuję dokładnie tak samo jak karmiłam Nadię. Z Nadią był plan taki, że minimum 3 miesiące, jeżeli w ogóle się uda, maksimum 6 miesięcy. I tu też zakładam, że minimum 3 miesiące, jeśli się uda, maksimum 6 miesięcy. Jak coś mi się zmieni, to... Generalnie nie mam czegoś takiego, o dzisiaj dziecko kończy 6 miesięcy, koniec karmienia albo 3 miesiące, jak będę to czuła. Nie nakładam na siebie presji, nie nastawiam się, tak jak będę czuła, tak będę robiła. Masz tatuaż, chcesz jakiś zrobić? Nie mam tatuażu, ale od dobrych 2 lat intensywnie o tym myślę, tylko nie mam konkretnego pomysłu, konkretnego wzoru, konkretnego miejsca. Na pewno jeżeli już by był, to byłby to taki bardzo delikatny i wiecie, nie jakiś tutaj rękaw czy coś. I raczej w takich miejscach... nie wiem, tu mi się na przykład podobają pod piersią, albo na przykład na ręce, ale jakieś takie bardzo malutkie. Ale jak widzicie, już 2 lata minęły ponad i nadal się nie zdecydowałam, nadal nie mam pomysłu. Czy można tak dźwigać w ciąży, w sensie córeczkę? Zawsze myślałam, że nie można się przesilać. Dobrze myślałaś, nie można się przesilać, a podnoszenie córeczki nie jest przesilaniem się. Moja ciąża nie jest zagrożona, więc to nie jest tak, że każde podniesienie Nadii na przykład na blat, czy nawet do zdjęcia, bo to chodziło akurat pytanie, do zdjęcia było, żeby stwarzało to zagrożenie. Poza tym ja Nadię nosiłam przed ciążą regularnie, że tak powiem. Więc to nie jest tak, że wcześniej nie dźwigałam, a teraz nagle dźwigam. Ja kiedyś tam też chodziłam na siłowni, więc mimo, że na przykład teraz nie widać, to pamięć mięśniowa jest i takie 13 kg naprawdę nie robi mi różnicy. No i przede wszystkim nie noszę jej, tylko ją podnoszę. W razie czego, jak właśnie w kuchni coś gotujemy, to na blat, czy posadzę ją gdzieś na krzesełko, czy coś takiego, czy właśnie do zdjęć. Zauważyłaś jakieś plusy bycia na diecie? Waga rośnie mniej. Odkąd przeszłam na dietę, do momentu, kiedy się jej trzymałam na 100%, teraz też się trzymam z powrotem, ale mieliśmy przerwę, jak pojechaliśmy do Pragi. Miało być tylko w Pradze, a jak zwykle ciężko było później wrócić na dobre tory. Więc do momentu wyjazdu do Pragi waga nie drgnęła. Czyli były to 3 albo 4 tygodnie trzymania diety i waga nie drgnęła nic. Teraz mimo trzymania się nadal tej diety, waga wzrosła kilogram. Czyli tak prawidłowo względem ciąży. Jakie plusy? Przede wszystkim dużo lepsze samopoczucie i to jest chyba taki największy plus tego wszystkiego, bo jak wiecie, ja nie jestem na deficycie kalorycznym w tym momencie, więc ani tutaj nie chodzi o jakąś taką, nie wiem, robienie formy i tak dalej. To nie jest czas na formy. Formę sobie będę robić po porodzie. Najważniejsza różnica to jest właśnie samopoczucie. I jakkolwiek to brzmi, to naprawdę takie regularne jedzenie i jedzenie dużej ilości warzyw, wiecie, odpowiedniej ilości tłuszczy, białka, węglowodanów i tak dalej, sprawia, że jakoś ta energia się tak świetnie rozkłada. No i co dla Krystiana na przykład jest najważniejsze, no to wyniki badań, że faktycznie ja jestem bardzo, bardzo kiepska w braniu suplementów. Nie biorę w ogóle suplementów w ciąży. Mój lekarz o tym wie i się ostatnio pytam, jak bardzo jest to złe, że tych suplementów nie biorę. On tak patrzy na wyniki badań, mówi, no patrząc na wyniki, no to nie ma tu większego problemu, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby wyniki z wizyty na wizytę się polepszały. Bez tabletek. Bo wiadomo, że na przykład jak mamy anemię, tak jak w pierwszej ciąży miałam anemię i brałam tardyferon, no to
to żelazo rosło. A tutaj bez tabletek, bez żadnych witamin, suplementów, te wyniki się polepszają, więc mój mąż najbardziej to docenia. Za każdym razem wszystkim powtarza, że odkąd jego żona jest na diecie, to lekarz ją chwali za wyniki. Co sądzisz, że żeby udało się zejść, trzeba odpuścić głowę myślenia? Czy tak było u ciebie? Zdecydowanie nie. U nas nie miało to nic wspólnego. Znaczy może faktycznie u kogoś się to sprawdza, bo wiem, że dużo osób mówi, że jak odpuściło, to się udało. My nie odpuściliśmy. Chociaż na przykład jedna osoba mi powiedziała, że u mnie odpuszczenie też się pojawiło, tylko w innej, tak jakby, formie. Czyli my, będąc u lekarza, gdzie ja wtedy w grudniu miałam straszne problemy zdrowotne, które na szczęście póki co... Nie mówię tego na głos. Zawsze się potem pieprzy, jak mówię na głos. W każdym razie, no, chodziłam do tego lekarza regularnie, urologa i tak dalej. I on mi wtedy powiedział albo leczenie, albo ciąża. Bo ja mu wtedy powiedziałam, że się staramy o dziecko. I właśnie powiedział albo leczenie, albo ciąża. Pamiętam, że wyszłam wtedy od tego lekarza i się rozpłakałam w aucie. I powiedziałam do Krystiana, że lekarz nam się zabronił starać o dziecko. Powiedział, że albo to, albo to. W sensie nie, że zabronił, że to jest, wiecie, jakoś niezdrowe dla dziecka. Tylko, że ja po prostu wtedy nie mogę podjąć leczenia. I pamiętam, że wtedy całą drogę do domu rozmawialiśmy o tym, czy próbujemy jeszcze w tym miesiącu, czy już faktycznie odpuszczamy całkiem i biorę się za leczenie. A leczenie trwałoby minimum 6 miesięcy do roku, więc wiecie, to by się odsunęło w czasie i wtedy stwierdziliśmy, że co będzie, to będzie. Więc jedna osoba mi powiedziała, że to już była jakaś tam forma odpuszczenia. Więc jeżeli tak, no to się sprawdziło. Czy marzysz o dużej rodzinie? Tak, ale na ten moment myślę, że będziemy mieć przerwę, czyli zawsze chciałam mieć dwójkę rok po roku się nie udało, będzie 3 lata różnicy, ale zdecydowanie po tej dwójce będzie przerwa i to nie wiem na jak długo, nie mówię też, zawsze chcieliśmy mieć 4 dzieci, ale też nie mówię, że na przykład na dwójce się nie skończy, nie zakładam po prostu nic. Jak będziemy czuli, tak będzie, ale tak, zawsze nam się marzyła 4 dzieci. Pytanie totalnie nieciążowe. Czy jesteś oszczędna? Jak się tego nauczyć? Zdecydowanie nie jestem, ale potrafię. Ja mam takie dwie osobowości. Albo gromadzę pieniądze na koncie i to dosłownie, tak, że szkoda mi na wszystko. Na wszystko. Dosłownie na pastę do zębów. A bywają takie momenty, że hulaj dusza i wyświetla mi się coś na przykład na internecie i sobie myślę, no kupię, mam to, kupię. O której zazwyczaj zaczyna się dzień, o której wstaje Nadia? Koło 8:10. Nadia tak się budzi, czasami nawet 8:40. Może jakieś Q&A ciążowe z Krystianem. Kiedyś jak nagrywaliśmy wspólnie Q&A, to mówiliście, że nie daje mu dojść do słowa. Więc tutaj przynajmniej, wiecie, nie ma innej opcji. Jakie masz obawy przed zostaniem mamą po raz drugi? Nie mam żadnych obaw przed zostaniem mamą po raz drugi. Jedynie co to mnie zastanawia, jak to będzie, że jedno idzie, drugie muszę przenieść, jedno coś chce, drugie trzeba nakarmić, przewinąć. Ale wydaje mi się, że po prostu to takie wyjście ze swojej strefy komfortu, ale nie przeraża mnie to. Jak z maluszkiem? Wszystko dobrze? Tak. Może nagrasz waszą poranną rutynę, kiedy Nadusia nie idzie do żłobka? Nadusia nie idzie do żłobka już, więc czemu nie? Ale nasze takie poranne rutyny bardzo często przewijają się moim zdaniem we vlogu. Bo wiecie, wstajemy, pierwsze co to łazienka, ale tego, wiecie, nie nagrywam. Szykowanie razem śniadania, szykowanie siebie i fru na podwórku, piaskownica, kokon, kawa. Więc tak naprawdę nasze dni w tym momencie wyglądają w ten sposób. Czy czujesz się czasem zmęczona byciem mamą? Nie, ale ja mam bardzo, bardzo ugodowe dziecko. Druga sprawa, my jesteśmy całymi dniami oboje w domu, mimo że Krystian oczywiście pracuje, wiecie, od do, musi być dostępny przy tym komputerze, często ma jakieś kole, często prowadzi jakieś tam spotkania i tak dalej. To i tak na przykład fakt, że rano jesteśmy razem i jak Nadia chodziła do żłobka, to ja ją ubierałam, Krystian ją zawoził, albo to, że gotujemy na zmianę, drugie w tym czasie się zajmuje dzieckiem, to tak bardzo ułatwia sprawę. Poza tym Nadia jest już bardzo taka samodzielna, więc przy niej to już jest bardziej obserwacja tego, co robi, czasem jakieś nakierowanie, co może robić, przebieranie, przygotowanie jedzenia, ale to już nie jest tak, że z tym dzieckiem trzeba cały czas coś robić. Bo często jest tak, że ona siedzi w piaskownicy i ja po prostu w kokonie sobie z kawą leżę, więc no nie jest to zbyt intensywne i męczące. A czasem muszę się z nią w piaskownicy i budować babki. Czy dalej potrzebujesz tabletek na mdłości? Nie, nie używam ich od... chyba od 16 tygodnia. W Nowym Jorku chyba je miałam, ale nie używałam ich już. Miałaś jakieś dziwne objawy ciąży? Nie. Jak udało się odpieluchować Nadię? Po prostu przyszedł odpowiedni moment. Zrobiła to praktycznie sama. Był
ten moment, w którym uznała, że jest gotowa i wiele pracy w to nie włożyliśmy. Czy uczycie już nadal języka angielskiego, tak żeby uczyć typowo? To nie, nie ma żadnych lekcji i tak dalej, nie mówimy jej, że to słówko znaczy to, ale ona na przykład od samego początku oglądała bajki tylko i wyłącznie po angielsku. Śpiewa piosenki, właściwie to tylko po angielsku, więc ona trochę po angielsku mówi. Co prawda są to takie zdania wyjęte właśnie z bajki czy z piosenki, ale wie, co znaczą. Czyli na przykład czasami się bawi i nagle spyta po angielsku, gdzie jest tata. Albo tak samo w drugą sytuację, czasami po angielsku powie, tu jestem mamo. Ale wiecie, nie jest na zasadzie wyuczenia, że siedzimy i się czegokolwiek uczymy po angielsku, tylko tak jak mówię. Ale zdecydowanie na jakiś angielski będzie chodzić, jak przyjdzie na to czas, bo co jak co, nie jestem za milionem zajęć dla dzieci, wręcz przeciwnie. Mamy podejście takie, niektórzy mogą powiedzieć, że jest to takie rozpieszczanie, ale założyliśmy, że jeżeli nasze dzieci kiedykolwiek będą chciały na coś chodzić, będziemy jej na to zapisywać. I w momencie, kiedy tylko powiedzą, że już nie chcą, wypisujemy je z tego. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład całe życie chciałam uczyć się baletu. Nigdy w życiu nikt mnie do żadnej szkoły z baletem tanecznej nie zapisał. Pewnie bym się do tego nie nadawała, bo uważam, że jestem kołek, a nie tancerz, ale wiecie, nigdy nie spróbowałam. Za to chciałam nauczyć się grać i zostałam zapisana do szkoły organistowskiej. Ale wiecie, mam tak niedosyt z tym baletem całe życie. I to samo było z Krystianem. Chciał się nauczyć grać na akordeonie, zapisali go na akordeon. Później chciał się nauczyć grać na klawiszach, zapisali go na klawisze. I uważam, że to jest super, że właśnie daje się tą możliwość, jeżeli dziecko chce. Jak nie chce, to od razu się z tego rezygnuję. Bo ja na przykład jak zaczęłam grać, to już grać musiałam. Właśnie, bo zeszłam z tematu. Jeśli chodzi o język angielski, wiem, jak bardzo jest ważny w życiu. Jak w tym momencie właściwie bez angielskiego to ani rusz. I to nie mówię o wyjazdach, o szkole, tylko o normalnej codzienności, o funkcjonowaniu, o pracy. Dlatego na angielski będzie zapisana i będę walczyła, żeby na ten angielski chodziła. Wiecie, jako taki trochę obowiązek, bo jestem pewna, że kiedyś dzięki temu będzie jej łatwiej niż na przykład nam. Bo ja angielski umiem tyle co ze szkoły, a Krystian tyle co ze szkoły, tylko że na lepszym poziomie, plus na przykład jak szedł do pracy już w korporacji, no to chodził na indywidualne lekcje i tam się angielskiego nauczył już, wiecie, na takim poziomie faktycznie, że teraz na przykład prowadzi po angielsku jakieś spotkanie, jakieś szkolenie, na przykład rozmowy o pracy miał po angielsku, większość maili ma po angielsku, no to on do takiego poziomu musiał właśnie później się doedukować, a ja po prostu sobie radzę. Czy w czasie, gdy Nadusia była niemowlakiem, miałaś gorsze momenty? Nie, ale z nią nie było żadnych nigdy problemów, żadnych gorszych momentów, więc nie. Co sądzisz o zajściu w ciąży 30+? Nic nie sądzę. 30 lat to jest najnormalniejszy wiek na ciążę. Tak samo jak uważam, że mój już jest takim normalnym wiekiem na zajście w ciążę. Generalnie, kiedy para jest gotowa, to wtedy jest odpowiedni czas. Ja byłam gotowa na 21 lat, wtedy też urodziłam Nadię. I nie jest ona jakąś niespodzianką, wiecie, przez którą, nie wiem, braliśmy ślub i tak dalej, przez którą jesteśmy razem, bo my już byliśmy wtedy po ślubie półtorej roku. I dla kogoś może to być bardzo kontrowersyjne. Dla nas było to normalne. Uważam, że sobie świetnie radzimy. I tak samo ktoś może nawet w wieku 30, nie wiem, 5, 6, 7, 8 lat czuć to macierzyństwo, że to jest ten moment, że dopiero teraz jest gotowym, jeżeli w ogóle jest gotowym. I jak najbardziej, czemu nie? Zawsze się śmiałam, że do 30 chcę się wyrobić, ale to jest tylko i wyłącznie po pierwsze takie moje mówienie, a po drugie moje zdanie. Ale mam mnóstwo znajomych, które są po 30, tak, mimo mojego wieku mam takie koleżanki. I dopiero teraz faktycznie są w ciąży wyczekanej, zaplanowanej, wcześniej po prostu nie chciały. Generalnie jestem tą osobą, która nie ocenia, nie komentuje w ten sposób czyichś postępowań, dopóki nie robimy komuś krzywdy. To niech każdy robi jak czuje i jak mu wygodnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Odpowiedziałam chyba na wszystkie takie pytania, które się nie powtarzały. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo szeroko odpowiedziałam na te pytania. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję i zachęcam Was do subskrybowania, te osoby, które jeszcze tego nie robią. A ja uciekam, bo znowu jakaś piłkarka mnie tutaj kopie.